24 marca minęła 110. rocznica śmierci wybitnego francuskiego pisarza Juliusza Verna. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała prelekcję poświęconą życiu i twórczości autora najpopularniejszych powieści przygodowych. Spotkanie poprowadził dr Krzysztof Czubaszek, prezes Polskiego Towarzystwa Juliusza Verna. Zapewne zetknęliście się z tą postacią, z twórczością tego autora, bo jeśli nie książki, to filmy, jeśli nie filmy, to komiksy, w przeróżnych adaptacjach, w przeróżnych formach twórczość Juliusza Verna jest do dziś obecna w naszym kraju. Verne przyszedł na świat na francuskiej wyspie w miasteczku Nantes i to właśnie wyspy odegrały niebagatelną rolę w jego późniejszej twórczości. 5 tygodni w balonie, podróż do wnętrza Ziemi, w 80 dni dookoła świata i tajemnicza wyspa. To tylko kilka z ponad 60 powieści przygodowych pióra Verna. Chciał on stworzyć lektury, które nie tylko będą miały ciekawą fabułę, ale będą także stanowiły ogromną skarbnicę wiedzy. Wydawca zobaczył, że oto trafił na świetnego autora, który wyczuł potrzeby czytelnicze, który sprawił, że ludzie chętnie sięgają po literaturę, po powieść, bo ona im daje nowe, nieznane dotychczas doznania. Zapewnia z jednej strony po prostu taką normalną przyjemność z lektury, z drugiej strony pozwala zaprezentować czytelnikom najnowsze odkrycia geograficzne, naukowe. Duży wpływ na twórczość Verna miał jego pierwszy wydawca, Pierre-Gilles Etzel, który oczekiwał od pisarza optymistycznych wizji przyszłości, gdzie rozwój nauki i techniki pozwala na nieograniczone poznanie świata. Z Ziemi na Księżyc, wokół Księżyca, dwie książki stanowiące jakby całość, to niesamowity też przykład wizji i wybiegania w przyszłość przez Juliusza Verna, bo opisał podróż na Księżyc, która w ogóle wówczas, kiedy jeszcze nawet samolotów nie było, była czymś zupełnie niewyobrażalnym, a Juliusz Verne, można powiedzieć, zaprojektował taki lot na Księżyc. Verna nazywa się ojcem fantastyki naukowej. Nauka tak, fikcja nie, przekonywał Krzysztof Czubaszek, gdyż Verne w swoich utworach pisał tylko o rzeczach, które miały uzasadnienie w nauce. Juliusz Verne w swych powieściach nie fantazjował, tylko przewidywał ze ścisłym naukowym podejściem, jak pewne wynalazki w przyszłości mogą funkcjonować, jak mogą zaistnieć. Jakąkolwiek przygodę, jakąkolwiek historię w swojej powieści opowiadał, wcześniej mocno się do tego przygotowywał od strony naukowej. Czytał bardzo wiele pism naukowych. Codziennie przez kilka godzin przebywał w bibliotece. Był na bieżąco z wszystkimi wynalazkami. Gdy trzeba było jakieś obliczenia wykonać, bo w przypadku tych powieści to trzeba wyliczyć, jak te trajektorie lotów się będą odbywały i tak dalej, to wręcz zwracał się do uniwersyteckich specjalistów. Jego kuzyn Henri Garcet był matematykiem uniwersyteckim, który mu wyliczył matematycznie, jak taki lot powinien wyglądać. Tak ta powieść była dokładnym planem lotu na Księżyc, że gdy wreszcie ludzkość zrealizowała ten plan po 100 latach, jak wiemy w latach 60. ubiegłego wieku, to niemalże w detalach ta podróż odbywała się zgodnie z tym, co Juliusz Verne napisał. Wymiary statku kosmicznego, który dotarł na Księżyc, tego prawdziwego, były identyczne jak statku, który występuje w powieści Juliusza Verna. Tyle samo osób w tym statku poleciało na Księżyc. Nawet został on wystrzelony z tego samego miejsca, w którym z swych śmiałków na Księżyc wysłał swych bohaterów powieści Juliusz Verne, bo z przylądka Canaveral na Florydzie. I teraz jest pytanie, czy Amerykanie w latach 60. ze względu na szacunek dla Juliusza Verna zrobili dokładnie tak, jak on zaprojektował, nawet z tej Florydy wysłali w kosmos tych śmiałków kosmicznych, czy z jakiegoś innego powodu? Otóż właśnie z innego powodu, z tego powodu, że matematycznie jest wyliczone, że najlepszym punktem startu z Ziemi, by dolecieć do Księżyca, by zużyć najmniej energii, bo to jest bardzo ważne, bo każdy kilogram paliwa dużo waży, więc żeby tego najmniej paliwa w rakiecie użyć, są niektóre punkty na mapie,
z których jest jakby geograficznie najbliżej. Właśnie z tych wyliczeń wynika, że z przylądka Canaveral na Florydzie jest najłatwiej wystrzelić pojazd w kosmos i to 100 lat wcześniej już Verne opisał w tej powieści. Ciekawym jest, że bohaterem 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi miał być Polak. Verne pisał powieść o powstańcu styczniowym, który po upadku zrywu zaszywa się w odmętach oceanu. Niestety wydawca odmówił publikacji w takiej formie, gdyż wiele jego dzieł ukazywało się wtedy w carskiej Rosji. Verne usunął więc wszelkie wzmianki o narodowości kapitana Nemo, ale wciąż o jego polskości świadczy chociażby wiszący w kajucie portret Tadeusza Kościuszki. W późniejszych latach Verne wprowadza do swoich powieści pesymistyczne wizje, ostrzegające, że nauka może zostać wykorzystana także przeciwko ludzkości. Dziś już wiemy, że jego przewidywania w dużej mierze okazały się prorocze. Verne był tytanem pracy. Do końca życia pisał aż po 2 książki rocznie. Wcale nie jest autorem przestarzałym, ale wciąż chętnie czytanym. W Polsce jest najczęściej wydawanym zagranicznym twórcą ostatnich 60 lat. Był inspiracją dla wielu współczesnych pisarzy, naukowców czy podróżników. Prelekcji towarzyszyła wystawa książek Verne'a, w tym unikatowych XIX-wiecznych pierwszych wydań powieści francuskiego autora. Można było zobaczyć także oryginalny egzemplarz czasopisma Piero Gilles Etzela Wiedza i rozrywka, w którym publikowane były fragmenty 5 tygodni w balonie. Nie zabrakło pamiątkowych znaczków pocztowych, medali i monet poświęconych francuskiemu pisarzowi.